Słuchasz Radia Pryzmat. Posłuchaj, pomyśl, poza rządem. To był nowy rok, zima jak skurczybyk. Chodził po domach, ale tylko miał odpowiedź: nie teraz, panie. Był taki jak ty. Nie wymagał wiele, tylko pogadać. Wyjechał bogacz Mercedesem, powiedział: a ty co, Menelu, robisz? No dalej, idź już pod most, bo nie widzę mojej willi. Wyszła baba ze sklepu, dała na bułkę, ale już nie była taka chętna do rozmowy. Pytacie, co było potem? Odpowiedzcie na to sami. Marzenie jest takim celem, naszym punktem. Zdecydowanie bym się zgodziła. A jakie ty masz marzenia? I może jakbyś był w stanie nam opowiedzieć o tym, jakie marzenia już ci się spełniły? Moje marzenie, które się przypieniło, mogę pisać swoją muzykę, bo teoretycznie to mogę powiedzieć taki facet na wózku nie da rady pisać muzyki, a mi się udało. Żeby moje marzenie jest, żeby się popasować z jakimi muzykami, napisać piosenkę albo na jakiś też dla zespołu. Jak czytam wywiady z tobą, no to często te pytania są takie bardzo podobne. Jak ci się pisze teksty i tak dalej, i tak dalej. Ja nigdy nie ukrywam, że mnie to trochę nie interesuje. W tym sensie, że no pewnie jak masz lepszy dzień, to ci się lepiej pisze, jak masz gorszy dzień, to gorzej i tak dalej. To jest taka trochę techniczna sprawa. Natomiast bardziej mnie zainteresowało, co piszesz w tych tekstach i czemu. Przede wszystkim dlatego, że mówisz, że to jest twoje, w sensie twoje, z twojego serca, czyli to jest ważne. Bo jak jest artysta, który mówi, a jak sobie to pani zinterpretuje, to tak będzie, no to trudno z taką osobą rozmawiać. Bo wszystko zależy ode mnie, tak? I on mi powie zawsze, no jak pani tak uważa, to okej. A ty możesz obronić albo wytłumaczyć się z tego, czemu tak piszesz. Więc może przejdźmy do wierszy. Dwa wiersze, o których chciałam powiedzieć, to jest tak, pan Jasiek, to może od niego zaczniemy. Pan Jasiek i jego pies, tak sobie zanotowałam i napisałam sobie tak. Czy jesteś anarchistą? Bo ty tam piszesz, że jak mamy takiego dobrego, wiernego psa, to po co nam policja? Jak to jest? Trzeba iść na siebie, a nie czekać na pomoc. Chodziło mi o taką rzecz. Rzeczywiście mamy chyba coś takiego, że lubimy, żeby ktoś nas wyręczył. Ja prowadzę program o organizacjach pozarządowych, więc często jest coś takiego, że oni mówią, weźmy w końcu coś, zróbmy sami, jak chcemy się spotkać, to zróbmy sobie klub, a nie narzekajmy, że nikt nic nie robi w koło. To jest drugi wiersz, o którym chciałam powiedzieć, czyli o narzekaniu. Hej, Heniek, bodajże tak. To jest też o moim byłym teraz i pan Heniu ma
tyfofom postawę polata cały czas źle i ty to usiądź i się ustalać. Oj, ale ja jestem piętym i to mnie zawsze irytuje, ta postawa. Nie jest tak trochę, że jak rozmawiamy z takim Henkiem, panem Henkiem, który bardzo, bardzo narzeka, to nie jest tak trochę, że ci się, nie wiem, bo ja tak mam, że trochę się uświadamiam, jak już ktoś jest taki bardzo radykalny, że wcale nie jest tak źle, tak na zasadzie przykory trochę. Mam też taką koleżankę, którą jak spotykam, to właśnie zawsze jest zmęczona, jest dramat, w ogóle nie zarabia i w ogóle dramat. I ja sobie uświadamiam, że ona tak naprawdę nie ma problemu, bo jak się zajmuje takimi rzeczami, nie jest tak trochę? Tak jest. Zazam mam odczucie, że lubię. Tak się zachowują na portal. Tak już wywołałeś temat talentu. Jaki masz pogląd na swój talent? Bo to też jest takie częste pytanie, czy masz talent, czy to jest wypracowane, że jesteś takim rzemieślnikiem słowa, czy jednak jakiś duch przez ciebie przelewa się i piszesz po prostu i to nie jest od ciebie. Jak ty na to patrzysz? Nie uważam, że mam talent, bo po prostu jeszcze Rosji zainteresuj moimi tetami, piją się tam, to super. Bardzo mnie to cieszy, ale talent to jest za dużo. Wiesz, jak co roku. Wywołuję go teraz, bo zwróciłam uwagę, że generalnie komercjalizm, konsumpcjonizm, a może bardziej konsumpcjonizm, chyba cię trochę drażni. I mam takie pytanie, co ci zrobiły markety? Markety zabijają. Klima, bo się nalazie połowa wycięta i ty do supermarketu, a tu od razu la 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 wesołe świeca witałaś raz, dwa. Do mnie denerwuje i się wydaje, że ty ta na się latemu świeta wychodzały i na się myła jakaś zatma. A teraz świeta i po świeta. Wstaję rano, zostawiam tobie ten list i te słowa. Jestem w domu za tydzień. W trasie śpiewam razem z Lonestarem. Już niedługo będę koło ciebie. Już niedaleko mam do ciebie. Już niedługo będę koło ciebie. Już niedaleko mam do ciebie. Ja nie będę wam owijał w bawełnę. Lubię damy, taką mam wadę. I nie mogę się z tego wyleczyć. Ja lubię ładne kobiety, choć mam potem kłopoty z nimi. No to jest fakt. Jak założę sukienkę, to mam niezłą stękę. Coś dla mojej duszy, może coś się ruszy w temacie lub nie. Ale wiem na pewno, ja lubię ładne kobiety, choć mam potem kłopoty z nimi. No to jest fakt. Ładna dama jest dla mnie jak wielka brama. Do niej chcę iść, bo tam mam raj. Jest jeden temat, który zauważyłam w twoich wierszach.
A mianowicie kobiety. Lubisz kobiety? Bardzo. To jest podstawa dla facetu. Moim marzeniem jest, żeby pożyna żywotą kobietę. Wiem, że to jest bardzo trudne, bo ja nie mogę nic zaoferować, żeby być atrakcyjnym, ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się pokonać tą jedyną. Może przez tą audycję w naszym radiu ktoś się któraś pani się zgłosi, przynajmniej chętna do poznania. Nie chciałabym zrobić wywiadu, w którym jednak nie dotkniemy tematu twojej niepełnosprawności, ale jak się zastanawiałam, to ty żyjesz swoim życiem, przeżywasz go, a bardzo dużo osób, czy pełnosprawnych, czy niepełnosprawnych, myślę, że to w ogóle nie ma znaczenia, po prostu żyje, tak mówiąc okrutnie, wegetuje. Po prostu co im przyniesie dzień, to jest. To nie oni decydują, co w tym dniu się stanie. A mam wrażenie, że ty jakby jesteś tego świadomy i dokonałeś tego wyboru, że będziesz walczył o każdy dzień, żeby każdy dzień był warty przeżycia. O tak. To relacja. Ja muszę cały czas walczyć. Ja mam takie dni, co mówię sobie i tam raczej zostawię to, ale co ile. Myślę, Witol, dać radę, bądź facetem u tarczycy. Jak inni reagują na twoje aktywności, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że pojawiają się osoby, pełnosprawne oczywiście raczej, które stwierdzają, że marnujesz czas. Wymyśliłeś sobie coś, bawisz się w jakieś pisanie poezji zamiast, nie wiem, siedzieć w domu i, nie wiem, rehabilitować się. Tak. Powtarzam, tak ma się boję życie i ma prawo decydować, jak się życzy życie. Ja małem już osoby, które mi mówiły, zostaw muzykę, nie dać radę. Ja na początku się zajmowałem. Może mają rację, ale potem myślę, to jest moje życie i będę robił. Ja często swoim gościom i rozmówcom zadaję takie pytanie, jak sobie wyobrażają idealny świat? Idealny świat to jest dla mnie szacunek dla ta życia, co wita, jak ma po drodze polityce, ja to ma rejście i ja to ma
Trwasz. To jest idealny żyje dla mnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Wysłuchania mnie i zapraszam na mój wieczór z tym pożydlawem. Pamiętasz tego Stasia, co zabił starego Jasia? Ta, co miała jednego kochasia. No popatrz, co zrobiła Zosia. No nie ma jak na wsi. Tutaj ludzie są gadatliwi, na twoje problemy łaskawi. No ta nie dała na ślub. No uciekł, bo miał luz. No nie ma jak na wsi. Tutaj ludzie są gadatliwi, na twoje problemy łaskawi. A ten pijaczek? O, ten Staszek, co stracił pracę. No nie ma jak na wsi. Tutaj ludzie są gadatliwi, na twoje problemy łaskawi. Oto historia już cała. Pytacie mnie, co chciała? No pogadać.